Przyszedł czas na wylewkę. Oczywiście, tak jak już wspomniałam w poprzednim filmie, pracę podzieliłam sobie na etapy, dlatego też postanowiłam oddzielić sobie część, przyklejając deską na pianką montażową. Gdy już to miałam gotowe, przystąpiłam do prac. Oczywiście tego również nigdy wcześniej nie wykonywałam. Dowiedziałam się tylko, jak należy mniej więcej to wykonać i postanowiłam przystąpić do działania, aby przygotować sobie podłoże pod płytki. Zrobiłam to na dwa razy, gdyż dokładnie nie wiedziałam, jak mi to wyjdzie ilościowo i okazało się, że kupiłam o jeden worek za mało masy samopoziomującej. Kupuję zawsze wszystko na bieżąco, gdyż wystarczająco dużo już tam mam rzeczy i poruszanie się pomiędzy tym wszystkim potrafi być naprawdę uciążliwe. Jak to mówią, nie można być ekspertem od wszystkiego, zwłaszcza jak coś się robi pierwszy raz. Dlatego, mimo że na dwa razy, ale jednak ważne, że robota ukończona i praca jakoś się posuwają do przodu małymi kroczkami, a do celu. Zabrałam się również za dostawienie ścianki, dosłownie kilku centymetrów brakujących do planowanej szafy w tamtym miejscu. I muszę przyznać, że tutaj miałam naprawdę bardzo ciężki orzech do zgryzienia i nieźle się naszarpałam. Przecinanie postaków piłą ręczną było dla mnie tragedią, dlatego zabrałam się za przecinanie sprzętem, co również nie było dla mnie rewelacyjne. Kompletnie mi to nie wychodziło. Moje ręce odmówiły mi posłuszeństwa ze względu na mocne drgania i w końcowym efekcie wszystko wyszło nierówno, niczym powygryzana ściana przez jakieś gryzonie. Ale no nie martwiłam się tym, gdyż wiedziałam, że i tak wszystko będzie zabudowane płytami kartonowo-gipsowymi, co oczywiście uczyniłam. Efekt końcowy, no po tak mozolnej i wyczerpującej pracy, a uwierzcie mi, trochę tych słów na K poleciało, zaskoczył mnie pozytywnie i no, byłam z tego nawet bardzo zadowolona, gdyż w tym przypadku kompletnie nie wierzyłam w to, że mi się cokolwiek uda. A niejednokrotnie wręcz byłam już u kroku dosłownie rzucenia wszystkiego i nie wracania już do tego domku. No niestety z tego wszystkiego nagrałam tylko dwa ujęcia, gdyż no, moje wyczerpanie przy tej robocie wzięło górę. No ale całe szczęście, że jednak byłam uparta i dobrnęłam do końca. Uwierzcie mi, nie chcielibyście tego oglądać. To była chyba najgorsza robota, jaką do tej pory wykonywałam w tym moim domku. I chyba nawet sypiąca się gładź w oczy nie przebiła stawiania tej ścianki. No, sądzę, że to jednak chyba była najgorsza robota, którą do tej pory robiłam.